Z pozycji artysty będzie to kompletnie subiektywne. Jeżeli myślę o sobie jako o artystce, jest to osoba, która jest nieprawdopodobnie nadwrażliwa i balansuje jak gdyby na krawędzi między szaleństwem a normalnym życiem. I artysta jako ja, jakoś zupełnie inne oglądanie świata, więc jest to w pewnych momentach jest to znaczy ja do tego dorosłam, bo na początku nie ufałam nawet, że jestem artystą, ale w tej chwili wiem na 100%, że zaczyna się żyć w pełni świadomie. To znaczy, artysta dostrzega wszystko, jak gdyby miał oczy z tyłu, w uszach i wszędzie. Także nawet do tego doszło w tej chwili, że już ta nadwrażliwość, prawda, tego dostrzegania wszystkiego doszła u mnie do takiego stopnia, że jeżeli spotkam się z kimś, kto jest, kto ma jakąś dziwną, negatywną energię, to robi mi się niedobrze fizycznie i muszę natychmiast się z tego wydostać, bo mogę się w to jak gdyby zaangażować i wpaść. Artysta zauważa przyrodę w sposób niesłychanie egzaltowany, powiedziałabym. Tak jak Goethe, jak chodził na swoje spacery, prawda? Ja się strasznie ucieszyłam, jak czytałam jego pamiętniki, że on też tak ubóstwiał nieprawdopodobnie i taki wpływ na niego wywierała natura. Oczywiście stosunki z ludźmi, to jest następna faza. Artysta ma inne jak gdyby stosunki. Tak mi się wydaje, nie wiem, bo nie jestem pewna, bo nie jestem tym innym człowiekiem, ale wydaje mi się, że stosunki międzyludzkie też są oczywiście troszeczkę inne, bo są bardziej z większą pasją, z większą obserwacją, z tymi magnetycznymi jakimiś przyciąganiami i odpychaniami. Co jeszcze? Artysta, wydaje mi się, że artysta jest niesłychanie samotny. Obserwuję to także w swoim synu, który może być towarzysko niesłychanie atrakcyjny i tak dalej. I potrafi oczywiście podbijać serca ludzkie i wzbudzać niesłychaną ciekawość. Ale w sumie jesteśmy bardzo samotni, dlatego że są pewne rejony świadomości, których nie można przekazać. Nawet między artystami to jest troszeczkę dziwne. Nigdy nie dochodzimy do jakiejś wielkiej bliskości, może na sekundę, ale nie ma jakichś takich dłuższych związków. Poza tym artyści mają tą tendencję do, tak mi się wydaje, do zakochiwania się, do wzbudzania w sobie takiego stanu zakochania. Czy to będzie inna sztuka, czy to będzie jakiś człowiek, czy to będzie jakaś idea. Jest to stan, to jest stan romantyczny, to jest stan pewnego idealizmu, w którym my się najlepiej czujemy. To znaczy odbieranie świata na jakimś innym poziomie. Bardzo pasjonująco. Mój polski nie jest taki fantastyczny w tych rejonach, dlatego że ja wyjechałam, jak byłam dość młoda i nigdy się nie posługiwałam takim językiem głębszym, więc trochę to jest kulawe, no ale trudno. No więc bycie artystą to jest wzbudzenie w samym sobie takiego bardzo ekscytowanego stanu percepcji.
I z tego można oczywiście wpadać w dołki, także to jest pewno, to się po angielsku nazywa bipolar, z jednego krańca w drugi, więc niestety nie mamy takiego neutralnego stanu, chyba że jest to w przyrodzie. No więc takie stany, ja nie mówię o takich bardzo ekstremalnych stanach artysty, ale że to nie jest taki właściwie, a może to jest, ja nie wiem, nie znam się na tym. Jestem błogosławiona, że moje dołki są krótkie, ale ostatnio przeżyłam taki, że już myślałam, ojej, co to będzie. Poleciałam natychmiast do studia mojego, które mam zresztą fantastyczne w Londynie, i zaczęłam malować po prostu. Jak maluję, to wszystko jest w jakiejś harmonii. W czasie tej kreatywności wszystko się uspokaja. Jest niesamowite szczęście, prawdę mówiąc, jedyne. Natomiast jak są te dołki, to są dość trudne, ale jeżeli się człowiek do tego już przyzwyczaił w moim wieku, to ja wiem, jaka jest na to rada, jakie na to jest lekarstwo. Artysta miał technikę, która była tylko i wyłącznie jego. I ja oczywiście nie jestem mistrzem, ale mam tą technikę, którą jakimś cudem przez lata udoskonaliłam. I ja ją jak uczę, ja mam, daję takie klasy mistrzowskie, czyli przychodzą do mnie studenci i ja im tą technikę pokazuję. Po pewnym czasie jest, oni się robią tak dobrze w naśladowaniu mojej techniki, że jest moment takiej zazdrości we mnie i takiego niepokoju, że no tak, ktoś wejdzie do studia i mówi, a to twój nowy obraz, a to jest mojego studenta. I wtedy ja zaczynam troszeczkę tracić grunt i mówię do nich, słuchajcie, no dobrze, dałam wam duszę moją, którą zbudowałam przez tyle lat, a może nawet wieków, ale to nie jest wasze. Musicie znaleźć swój własny język, bo inaczej będziecie zawsze, będzie ta kontuzja, czy to jest Ewa Gargulińska, czy to jest Helen Smith. Chyba, że chcecie w ten sposób przeżyć swoje artystyczne życie, ale nie radzę. No i na to one się straszliwie buntują i mówią, no tak, no ale to jest twoja rola w twoim życiu, że ty to dajesz i przekazujesz, a my jesteśmy twoimi czeladnikami, się mówi. Tak jak Tycjan miał swoich i po prostu musisz się na to, musisz się z tym jak gdyby pogodzić, więc to jest jedyna, ale to mistrzostwo zaginęło, że nie ma tej techniki, że artyści skaczą z jednego w drugie i że strasznie są rzeczy powierzchowne, takie troszeczkę momentalne, tak jak teraz ta nowa generacja młodych ludzi, którzy się wychowują na komputerach, mają pamięć, potrafią to wszystko absorbować bardzo szybko, ale wylatuje im z głowy po dwóch dniach, więc to nie jest taka gruntowna wiedza. Przecież mamy tę Wikipedię, to wszystko, można się nauczyć wszystkiego w bardzo krótkim czasie. I tak samo ze sztuką się stało, że w tej epoce nie ma właśnie tego mistrzostwa czegoś. Sztuka zaczęła naśladować troszeczkę naukę. I to jest błąd. Te wszystkie opisy tych obrazów, te wszystkie idee, to jest wszystko staranie się bycia bardzo naukowe, że nauka, że sztuka niby ma być nauką. Sztuka bardzo była związana z nauką, ale nie może jej naśladować, bo to nie ma sensu kompletnie. I dlatego te pomysły, takie jak gdyby
to były odkrycia na miarę naukową tych wszystkich artystów. Niektórzy są w tym bardzo dobrzy, ale takich jest, moim zdaniem, jest może 4 albo 5 na świecie. A reszta kopiuje, znowu ta sama historia, kopiuje te idee kreatywne, te idee, jak być innym i jak być szokującym i jak być, jak przedstawić coś absolutnie nieznanego. Ale jak przedstawiamy, jak artysta przedstawia coś kompletnie nowego i nieznanego, to widzowie, ci co odbierają, to poczują, moim zdaniem. A tego jest coraz mniej. Ja mam takiego naukowca, zresztą kolekcjonera, który wymyślił ten pozytywny cholesterol, więc on jest dość taki. I on mi opowiadał, że jak on w Nowym Jorku zobaczył obraz Pollock, to się rozpłakał. Abstrakcyjny, kompletnie abstrakcyjny obraz. I że się nie mógł w ogóle opanować. Więc jeżeli sztuka jakaś bardzo głęboka przemawia w ten sposób, to jest jak gdyby miarą, ale myśmy się odzwyczaili, ponieważ nie żyjemy świadomie, nie żyjemy w takiej świadomej percepcji, że zauważasz wszystko. Wiesz, moim ukochaną obserwacją to jest, jak coś piszę albo robię i nagle wyląduje na mojej kartce taka zielona muszka, która jest dosłownie, nie wiem ile tam atomów ma, ale w każdym razie jest najmniejsza rzecz, jaką można zobaczyć. I wtedy ja szaleję zupełnie, że to jest, właśnie to jest taki cud, żeby zaobserwować coś takiego. I artyści to mają, oni dostrzegają niesamowite rzeczy. Poza tym mają niesłychany dobry sens humoru i sens surrealizmu i jakichś niesłychanych wydarzeń, które możemy obserwować każdego dnia, jeżeli otworzymy tą perspektywę. A artyści wiedzą, jak to otworzyć. Myślę, prawdziwi artyści. Nie wiem, jak inni. Ale są też artyści, którzy żyją w niesłychanych dołach i też potrafią tworzyć niesłychane rzeczy.